Siemano, z tej Kliska 1919 i witam was w czwartym odcinku Ewolucji. Przechodzimy od razu do meczu. Patrzymy na skład przeciwnika. Sunderland Town i ma trochę zawodników z Anglii. I ten środkowy obrońca jest naprawdę spoko z Leeds. On jest OP. Chociaż jest nieświecącą kartą. No. Więc idziemy do pierwszej sytuacji. Mają przeciwnik Vernon i... No, całe szczęście nie trafił w światło bramki. Inaczej by było 1-0 i byśmy musieli nadrabiać. Kolejna sytuacja. Rodriguez sam na sam uderzenie lewą nogą i obronił to bramkarz bez żadnego problemu. No nie miał czym się pokazać. Ba ma piłkę. Ba zadryblował, uderza i nie ma gola. Nie, to nie było potrzebne i do przerwy było 0-0. No w sumie ja przeważałem trochę w tym meczu, kilka strzałów więcej miałem od przeciwnika. A nie, on miał więcej, dobra, przepraszam. Ale jedną taką miał w światło bramki strzał. Dobra. Hopper. Z autu. Podanie. Hopper. Patrzy, czy ktoś tam jest. Tam jest Rodriguez. Rodriguez, dośrodkowanie. Tam Jero. Jero. Giassi. Ach, piękne uderzenie, ale niestety nie wpadło. No. Miałem pecha po prostu w tym meczu, no i nie ma co się dziwić, że takie rzeczy nie wpadają. Tu następna sytuacja, tym razem przeciwnik wyprowadzał akcję. Szuker, dośrodkowanie, tam jest Vernon i on nam napsuł trochę krwi i jak widać strzela gola w 53 minucie i jest 1-0 dla przeciwnika. No szczurem uderzył po ziemi, no nawet ładna bramka. Laba. Podanie prostopadłe do Rodriguez'a. Rodriguez walczy, jednak nie. Giassi. Tu piękne podanie do Hoppera. Hopper tu powinien być gol. No, powiedzcie, że tu powinien być gol, niestety. No i ten mecz kończy się wynikiem 1-0 dla przeciwnika, niestety. Drużyna zawiodła, bo to jest drużyna rezerwowa, więc jakoś tam nie przeżywam. Dobra, idziemy do następnego meczu. Wybieramy jakieś stroje. Ja zagrałem w białych. Bromley Villa i on ma środkowego napastnika, który ma 80 główek. Bo jeszcze zobaczyłem na footheadzie. No i jednego ma Polaka. Nic specjalnego, jednego złotego zawodnika. Z Wigan Athletic? Podejrzewam? No okej. Dobra, pierwsza sytuacja meczu. Quinn do Mbaye. I Schwab nie trafia z główki, niestety. Nie trafia. On zazwyczaj nie trafia, więc tu nie ma nic. I Smith przejął piłkę, wykorzystał błąd bramkarza i w 14 minucie prowadzimy 1-0. No, dobrze wykorzystał, nie będę mówił, że ładnie strzelił, no bo bym kłamał. No po prostu takie sytuacje się wykorzystuje, jak jest się napastnikiem, niestety. No i zagranie górą. Szwab, aj, no słupek jeszcze. No spalony niestety, a tak już by było 2-0 i bym miał spokojniejszą głowę. Ale tu jest Smith, uderzenie, bramkarz broni i główka jeszcze, ale to pięknie wybił piętką, widzieliście to? Dobrze, Smith, dośrodkowanie, tam jest Tute nie trafia, ale Taylor, przepiękne uderzenie, no ale niestety, bramkarz broni. Dośrodkowanie, Tute, tam jest Smith, nie trafia. Niestety nie trafia. Smith obrócił się z piłką na lewą nogę i jest gol, proszę państwa, jego lepsza noga. 1,98 m wzrostu. Fenomenalny napastnik. Niestety niedługo będziemy musieli go pożegnać, bo praktycznie jeszcze trochę i będziemy mieli cały brązowy skład świecący. No i było do przerwy 2-0. Przepiękne podanie do Schwaba. Schwab leci. Dośrodkowanie. Tam jest Smith, główka obronił. No, zdziwiłem się, że obronił główkę bramkarz, do tego brązowy. No, ale widać, udało mu się. Tiut, dośrodkowanie. Tam jest nasz Koreańczyk. Środkowy obrońca. A tak poza tym polecam go. I mamy tu
gol Taylora. Bardzo piękny gol w 62 minucie. Niestety zagadałem się o tym Koreańczyku, ale no, no widzieliście tą bramkę. Jeszcze to chyba nie ma powtórki, Boże. Takiej akcji nie zostawił, znaczy takiego strzału. No dobra, Smith i tu powinien być gol i jest gol, bo Tude dobija i no i prowadzimy już w tym meczu i to sporo. No przepraszam przeciwnika, bo to z dobitki było, no, no niestety. Jak na lewego pomocnika, który powinien być środkowym pomocnikiem, i tak się dobrze spisuje na tej pozycji. Nie wiem, po co być. Aha, no bo tu było takie finezyjny strzał, ładnie zakręcił to rogalem. Teraz tu następna Szwab. Przepiękne podanie. Oni mają bardzo dobrą chemię między sobą, chociaż nie widać tego ogólnie w statystykach. I Szwab, główka przepiękna. Widzieliście to, jakie to było mocne uderzenie z główki? No jak na niego, to naprawdę bardzo, bardzo dobry strzał. Queen do Taylora. Taylor, zagranie do Szwaba. Taylor nadal przy piłce. Odegranie było ze strony Szwaba. Teraz będzie dośrodkowanie. Tam jest Smith. Oczywiście, że Smith w polu karnym i zamienia to dośrodkowanie na gola z główki. W 84 minucie zawodnik z numerem 9 w naszej drużynie zdobywa już trzecią bramkę w tym meczu, podejrzewam. Może tak, może nie wiem. Dawno to już nagrywałem. Szwab. Taylor, leci, no on jest zajebisty. I teraz dośrodkowanie, no i oczywiście Smith wykorzysta to, bo ma zarąbiste główki, czyli 75 i jest plus 1,98 m, no na pewno nie wykorzysta żadnej sytuacji z główki, oczywiście. No. To już jest koniec meczu, ja zapraszam was na kolejny odcinek. Tutaj był Chriska 1999. Na razie, cześć i czołem!